pojechałem jakieś tam rozwiązanie, ale tak wrócę do tego AFRS-u, to dopóki według mnie radio nie będzie mogło obsługiwać funkcji ARS-SLS, którą posiada, którą jak gdyby uzupełnia przemiennik krytery, bo tak sobie to tłumaczę, to nigdy w życiu przez MMDVM-a nie poleci ramka z tego radia. Bo teraz kojarzę, jak miałem Motorola, to tam zarządzanie właśnie było przez jak gdyby tą funkcję sieciową ARS-u, nie? No i na Brandmeisterze stoi jak byk, że ND380G niestety na chwilę obecną ma tam postawione czerwoniaste krzyżyki. No i myślę, że gdyby, bo w MMDVM-ie w samym koszcie już i oprogramowaniu nie ma co tam grzebać, to się tam nic nie wygrzebie. Jeżeli radio nie dysponuje taką funkcją, to niestety można o tym zapomnieć. Także tak to mało wygląda sytuacja. Tak a propos tego APRS-u, GPS-u i no i pasowałoby to jakoś zrobić, a spróbuję tam w jakiś sposób zbliżyć się do autorów tego alternatywnego oprogramowania, podrzucić im temat, podrzucić tą informację z Brandmeistera i zobaczymy, może to sami spróbuję jakiejś tam kolejnej wersji, no w jakiś sposób spróbują się zbliżyć do tematu. No chyba, że to od podstaw leży porażka, no to nie. Ale myślę, że można by było podjąć takie wyzwanie. Z Q6POG, S8 WJT. SP8 WJS, SQ6 POG. No dobra, ja tu, wiesz co, nie wiem, no nie znam na tyle tutaj tego protokołu DMR, jak te dane są tam przesyłane, jak to wszystko leci. Także ciężko mi jest powiedzieć, czy to jest kwestia przemiennika.